Dzień dobry, dzień dobry z tej strony Michał Masłowski, stowarzyszenie inwestorów indywidualnych. To jest podcast Echa Rynku. Dzisiaj razem ze mną nagrywa Radek Kotkowski. Witam serdecznie. Może nie wszyscy poznali, ale to ciągle jestem ja. O, tak. Tutaj słuchaczy audio. Koniecznie zapraszamy. Zapraszamy do naszego stowarzyszeniowego YouTube'a, bo to wciąż jest Radek. Tak, to wciąż ten znany, znany humanista na giełdzie. Chociaż nie wszyscy mogą poznać w pierwszym. W pierwszym, no tak, na pierwszy na rzut oka Radek, a to nie miałeś jeszcze takiej premiery z takim lookiem gdzie, nigdzie w internecie, nie. to będziemy mieli debiut u nas. Na tak, ja, ja jestem rzut. przerażony, bo wiesz, mam w, tym, mam w tym miesiącu kilka zaplanowanych konferencji, wystąpień, więc mhm. no, spodziewam się zdziwień, ale to jest moja pierwsza taka oficjalna premiera. Mm -hmm. Nie, wyglądasz fantastycznie. Rozumiem, ja dostosowałeś się do, tutaj do designu prowadzącego ten podcast, <głos> także <głos> bardzo dobrze wyglądasz. Dobrze. Radaj przejdźmy do sprawy ludowych. Pierwsza, rzecz, chciałem zapytać się, czy widziałeś CCC Wczoraj chyba. Widziałem, to, widziałem. No, bo... Zmiany. Wiesz, czy ta, ta, ta ta ostatnia zmiana, no, to, to jest część jakiejś takiej większej tendencji, nie? Ale. Faktycznie z tym CCC, jak sobie prześledzimy tą historię długą, to on sprawia jak JTSW, nie JTZW tam jest taką spółką, że 10 złotych, 100 złotych, znowu na 10, znowu na 100, prawda? Więc mhm. CCC też taką, taką historię ma. Chyba jeszcze Kruk podobnie wygląda, no ale spektakularna rzecz, tak? Zwłaszcza, że to nie jest mały podmiot. No. Tak, wiesz, co to jest szokujące, bo to CCC wczoraj 17% po znakomitych wynikach. A co ciekawe, bo tam ten kurs jest 170, no 180, przepraszam, dzisiaj było 181. Co, to, co ciekawe, to jest to, że to, oczywiście do szczytów historycznych to jeszcze bardzo, bardzo dużo brakuje, ale mm, okazuje się, tak, no, Mamy tutaj 108, tak, dzisiaj było 181 zł, tak, no przecież plus 17, że, a historyczne szczyty chyba ponad 300 zł. Czekaj, wyświetlmy sobie jakiś taki dłuższy, mm, dłuższy wykres. E, okazuje się, że kapitalizacja już jest bardzo blisko tego historycznego szczytu. I z czego to wynika? Że mamy 180 zł na wykresie, a 300 zł było w piku, i tak naprawdę to się zgadza. No, wynika to z tego, że przypomnijmy, że tam były chyba dwie emisje, które mm, wówczas wszyscy duża. nazywali emisjami ratunkowymi. O, dobra, mamy ten wykres. Popatrz. 180, a by było 300 zł kiedy? 2000 przełom 2017-18, czyli oho, lata temu, prawda? No, a w międzyczasie były dwie ratunkowe emisje, które tam objął Dariusz Miłych. I gdyby nie wówczas jego, jego emisje, no to, no to różnie mogłoby być. I teraz z kolei jak porównamy to stuk nam daje taką możliwość kapitalizacji, tak tutaj mm. market value CCC. To się okaże, że jesteśmy niesamowicie blisko tego, ty, tych poziomów. Co tu, ktoś ma jakąś czkawkę, bo się wgrywa, wgrywa i wgrywa. Także to, znaczy, jest, proszę bardzo. Mm -hmm. Jesteśmy na tym poziomie około 12 miliardów złotych, czyli tyle, ile CCC było warte wtedy w szczycie. Niesamowite, powiem ci. Tak. I pomyśl, pom że to było do uchwycenia, że to jest taka rzecz, którą mam wrażenie, że tak. Oczywiście kilka osób, które gdzieś tam obserwujemy, uchwyciło się tym bardzo głośno chwali. Słusznie, warto się chwalić sukcesami. No ale faktycznie dużo osób tego nie złapało. nie, no Powiedzmy sobie szczerze, że to jest. Duża spółka, i to zawsze była duża spółka, dostrzegana spółka, prawda? Jak tam spojrzymy, ten 22, początek 23 roku, no były pewnego typu, taka nerwowość była, no i to było do wychwycenia, tak? No zobaczmy, z 2000, czy tam z, po kapitalizacji licząc, tak, z 2 miliardów na 12 miliardów, e, no było, tak. cho, chociaż też chyba obligacje, z tego co pamiętam, okay. chodziły w tym najgorszym okresie, tam dużo poniżej nominału. No tak, właśnie próbuję wgrać tutaj wykres tych obligacji. Mm -hmm. Ja pamiętam, że one były w pewnym momencie wyceniane coś około 70%. Tak? 70%. tak. O, proszę bardzo, jest grało się. Tak, zobacz, tak, one tak. tam początek 2023 roku poniżej 70% nominału, no i to wszyscy mówili, u 70% no to tak jakby w bankruta wyceniać. Tak, pamiętam, bo, to już, to już... bo to już pachniało źle. Tak, tak, ale tutaj Dariusz Miłek wrócił i powiem tak, uwielbiam oglądać konferencje wynikowe z Dariuszem hmm. Miłkiem. No, złoty człowiek. Tak? Uwielbiam tego. mam nadzieję, że się nie obrazi. Uwielbiam tego gościa, uwielbiam mm. jak on odpowiada na pytania. Jak trudne pytania są tam czasami z sali zadawane. Że nie o ta Sylwia Jeszkiewicz z Bosia potrafi zadawać tak pytanie, mm. że, o matko boska, to mm, widać fachowo, by zadane pytanie nic nie rozumiem. Czyli wszystko fachowe. Mm. A Dariusz Myłek i tak odpowiada, tak, że, o, no to wszystko zrozumiałem, jak wiesz, chłop, chłopu tak wiesz, jak krowie na rowie, fantastyczne to jest i no, tam rozprawił się tam z paroma menedżerami, mówił, że on teraz ma alergię na menedżerów, wiesz, z dużych korporacji z Warszawy mm -hmm. i że tu trzeba prosty biznes robić, trzeba zarabiać pieniądze, a nie strategię pisać w PowerPoincie, prawda? Super to jest, nie? No. Także, wiesz, dobra... To, to mhm. też pokazuje, że bardzo często w dłuższej historii giełdowej czy takiej inwestycyjnej jednak mają znaczenie ci ludzie, którzy stoją za spółką, nie? Że, tak. że są tacy, którzy kombinują, jak ze spółki pieniądze wyjąć, ale są też tacy, którzy potrafią tą spółkę nie tylko dobrze poprowadzić, to jeszcze poratować wtedy, kiedy tego spółka potrzebuje. Nie? Więc mhm. robimy finalnie biznes z ludźmi. Tak, no i też jak się czyta te wyniki i tak dalej, to też jeszcze takie jeszcze ostatnie rozdanie o CDC. To dobrze, że Dariusz Miłek wymyślił w tym samolocie, to w jakimś wywiadzie ten jest, wywiadzie ten Half Price jako coś, co nie było, a teraz jest. I że tam mogą kierować te jakieś marki takie różne i sprzedawać je po niższych cenach, nie naruszając tam jakości brędu, nie wiem, dużego brędu CCC, chociażby, prawda? To to jest super. I dla mnie szokujące było to, jak on w pewnym momencie miał ten Half Price w online, jakie są tendencje? Wszystko do e-commerce. To, to do online, wszystko kierujemy. Nie zlikwidował online'owy nowy sklep. Half price masz tam macie nie straszyć. Macie nie straszyć to, że jakieś tam nie wiem. A już wiem, że producenci znanych marek mają nie odnajdywać bardzo przecenionych swoich produktów w online, ale ty, jako klienciem pójdziesz i się przejdziesz tym half priceem, no to masz, masz znaleźć sobie tam i coś, coś fajnego, jakoś coś, jakąś okazję na przecenie. On tam podało taki przykład, że idziesz po buty, a wychodzisz z butami, butelką wina, świeczkami zapachowymi czymś tam jeszcze ze sklepu, bo znalazłeś, bo właśnie była, bo właśnie była okazja. Także. No to jest niesamowita historia tego CCC. Także to robi na mnie ogromne wrażenie. Można byłoby zadać pytanie przy 12 miliardach kapitalizacji, kiedy CCC wraca do WIG-20? No właśnie, Budimex wszedł i tam powoli z z z zmienił kierunek. tak? Zastanawiam się, czy to jest klątwa WIG-20, no. czy po prostu zwieńczenie pięknego ruchu w górę. No, ale Nie, takie to moja przetesowania... wina? Bo napisałeś wpis, że zbywasz się Budimex. Nie, zaszortowałem. Mam akcje, no. ale mam przeciwko akcjom kontrakt postawiony, więc jestem no. neutralnie tak, no. to, to kombinowane pozycja. No zobaczymy, no, no zmiany będą. Nieraz bywało tak, że spółki wchodziły na krótko i ten indeks opuszczały na długo, na przykład. No, my myślałem, że o merkatorze będziesz mówił. To, to mam na myśli, to mam <laughs> tak. na myśli, to mam na myśli, tak. Ale my dzisiaj nie będziemy mówić o dużych spółkach, kto tam ma wchodzić do Wigu 20 i ewentualnie z niego wychodzić, bo to faktycznie, przepraszam, no jest teraz krąży po naszym finansowym Twitterze cały czas ta klątwa Wigu 20, ten hmm. obśmiewany merkator, No cóż, no nie ale no pokazywany palcem Budimex, który no wszedł do Wigu 20, ty napisałeś wpis, on sobie tak marnie, marnie zaczął radzić. I no jest ten trochę taki delikatny problem. My dzisiaj będziemy mówili, o uwaga, zupełnie przeciwnej stronie osi, czyli o spółka z New Connect. Przepraszam, pamiętam, wyświetlił się Budimex. Kiedy Budimex dokładnie wszedł do wigu 20? Pamiętasz jakąś datę? To był jakoś marzec, kwiecień. My wtedy byliśmy przed roku. Wall Streetem. Tak, tak, tak. W tym roku na pewno gdzieś tam, początek mm -hmm. może drugiego kwartału. Tak mi okay. się wydaje. No. No, blisko. jak widać, jeszcze, jeszcze trochę tuż przed Wall Streetem jakieś szczyty w połowie roku, a później już, później już, już korekta, tak tutaj. Ale to jeszcze nie jest jakaś poważna korekta. To nie jest jeszcze. Dużo, zasłużona może, też nie, nie oszukujmy. Zobaczmy, że to, to kurs zrobił razy cztery w ciągu dwóch lat, więc to mhm. nie jest mała też spółka. A przepraszam, jak mówimy o zasłużonych korektach, i z kolei spektakularny, bo tak jak wyciągnęliśmy na sekundkę CCC, że wolo, o 17% wczoraj, ależ fantastycznie sprzedają te buty i. I wszystko tam jest dobrze tam to za półrocze to w ogóle wow, w CCC mm -hmm. to jest naprawdę to jest znakomicie. To uwaga, na po przeciwnej stronie osi jest, jest przykład 11 bit, które tak to czego to się też śmieją na finansowym Twitterze, że to jest formacja taka analizy technicznej, która nazywa się premiera nowej gry. No, 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 tak. Niby każdy wiedział, prawda? Bo to, no, no, nie, dlaczego? Bo co, bo każdy. Bo, bo, no, bo, bo, bo takie dotychczas były doświadczenia. Tak? Też, chociaż nie, bo jak spojrzymy na doświadczenia Bitu przy pierwszym frostpunku, to tam po premierze kurs ruszył bardzo mocno do góry. Mhm. Tylko że tamtej gry mam wrażenie, wtedy nikt się nie spodziewał, że ona będzie takim sukcesem, jakim się finalnie okazała. Tak. Ale premiery dużych gier, dużych studiów, no to zazwyczaj tak mam wrażenie, że jest taki schemat. Mhm tak zwana pompka pod premierę a jak jest premiera to jest w dół. Niezależnie od tego jakie tam są te opinie prawda. No Tutaj opinie na temat gry gdzieś tam też no myślę że legły u podstaw w dużej mierze tego co się na, na wykresie wydarzyło. No ale bolesna, bolesna historia z punktu widzenia stóp zwrotu tych którzy kupili w ciągu ostatnich ilu lat. Cztery? Pięciu pięciu no no. Trzymanie wszystkiego pod premierę Frostpanka 2. Że tu właśnie tyle piszą, piszą, i nagle, no zobaczymy jeszcze, nie? No bo to po tym poznać dobre studio deweloperskie, że przy nieudanej premierze będzie w stanie w, w, tam wstać. I... To znaczy myślę, że premiera finansowo będzie dobra finalnie, tak? Ona się już tak. tak, więc tutaj, tutaj oczywiście może być kwestia tego, jak ten tytuł będzie mocnym IP pod kątem sprzedaży dodatków czy Frostpunk'a trójki, powiedzmy. Tak? I to jest właśnie duży problem takiego hmm. polskiego dużego gamingu, tak? bo te małe studia, które tworzą mniejsze gry, no to one je wydają często i, i tam jest jedna gra za drugą, powiedzmy. A przy takich dużych tytułach no, czekaliśmy, kiedy był? 2018 rok był pierwszy Frostpunk, czyli czekaliśmy 6 lat. Tak. W tym momencie, w zasadzie, ok, premiera się odbyła. Może będzie jakaś dywidenda, może nie będzie. Otrzepujemy ręce i mamy znowu czekanie, prawda? Na kolejne tytuły, które się mogą udać, a mogą się nie udać. Mam, mam takie poczucie, że wiesz, że ten duży gaming tam niewiele zostaje takiej wartości na przyszłe lata. Ja rozumiem te franczyzy, takie skuteczne, które się udały. Typu, nie, no, no, Ubisoft chyba ma kilka takich mocnych franczyz. No, generalnie duże są te studia, nie? I, i one tam mają. Natomiast no, polski rynek jeszcze się nie dorobił takich mocnych franczyz. No, i tak, no dobra, no, Frostbank już był, ale Frostbank to już jest w zasadzie dzisiaj wczorajsza rzecz, ta dwójka. Na dodatki jeszcze na razie nie patrzymy. I tak, no w sumie o co chodzi, nie? No, jakaś gotówka będzie, ona koszty pokryje, ale wiemy, że ona posłuży też finansowaniu przyszłych tytułów, więc transfer do akcjonariusza tej wartości, no tak nie bardzo myślę, ma skąd płynąć. Ale to jest taki mój, moja, moja, moja tutaj prywatna spostrzeżenie dotyczące tych spółek gamingowych dużych, nie? że tam raz na mm -hmm. kilka lat jest tytuł, uda się, nie uda się, no a później w zasadzie już dzień po premierze tylko patrzymy w przyszłość w stronę kolejnego tytułu. Nie? Zapominamy tak, nowy o tym, na co ten czekaliśmy trzy tak. lata. Tak, a to znowu co? Znowu pięć lat będziemy czekać na kolejny tytuł? No do, oczywiście. Do, no. Dobra, zostawmy specjalistom no. od gamingu. Tak jak mówiłem, my dzisiaj nie o dużych spółkach, tylko wręcz przeciwnie o małych. My dzisiaj zajrzymy w odmęty polskiej giełdy, czyli na New Connect. Właśnie Radek, no dzisiaj mamy temat numer jeden, o, pozwolę sobie wyświetlić, to jest dlaczego ten wykres wygląda tak jak wygląda, czyli NC Index, nawet wyświetlę troszeczkę dłuższy, ten, nie, to jest 10 lat, no wyświetlę 20, czyli praktycznie od początku, czemu NC Index wygląda tak jak wygląda. Przypomnijmy, rynek New Connect uruchomiony przez prezesa Sobolewskiego w 2007 roku, tak? Chyba tak. Tam jeszcze, końcówka tak. 2007... Tak. No, ale są też na, do, do dnia dzisiejszego notowane spółki, które debiutowały w 2008 na przykład roku, więc są tacy weterani rynku, że oni od początku są na YouTube. Na mm -hmm. Tak, tak. No dobrze, to co dzisiaj mam o tym konekcie? Słuchaj, mam bardzo mieszane uczucia. E, mhm. Waham się pomiędzy stwierdzeniem, że to jest dziadostwo i trzeba to zaorać, i tam się dzieje, dzieją straszne rzeczy a z drugiej strony pomiędzy stwierdzeniem, że od tego jest ten rynek, tak? no bo przypomnijmy sobie, czym miał być ten inny Index, no miały to być spółki małe, ale innowacyjne, technologiczne, z dużym potencjałem, no i jaki jest ten success rate na, na startupach? No tam dziewięć upada, jednemu się udaje powiedzmy, nie? Tak. Więc to, to my... Dzięki Bogu, ja się zawsze śmieję, Dzie że KNF nie ma wiesz, no swoich łap rozłożonych, tak, mhm. wiesz, macek nad jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi, tudzież jakimiś takimi startupami, co to ktoś zakłada i ma, wiesz, na etapie powerpointa. No tam to dopiero wiesz, ryzyko inwestowania, ale tak ludzie mhm. inwestują. Mhm. Tak, tak, no bo, wiesz, podebiutowały spółki z pomysłem, czasami nawet i z produktem, czasami nawet ze zdrowym biznesem, no ale im wcześniejsza jest to faza biznesu, tym te produkty się mogą, wiesz, mhm. Projekt się wywraca, no a spółka, jak już zadebiutowała, nie ma drogi zejścia. Może mhm. upaść, co nie jest super, no a może wegetować, nie? I podejrzewam, że w NC Indeksie widzimy dużo spółek, które zadebiutowały z lepszym, gorszym pomysłem. Ten pomysł się udał. Pewnie statystycznie rzecz ujmując, raczej średnio tam kilku spółkom może to, to super wypaliło, poprzechodziły na główny parkiet. No a te, ta reszta, co została, no to taki osad, mówiąc trochę brutalnie, chociaż oczywiście są też zdrowe biznesy e, i to na pewno warto podkreślać. Mhm. Wiesz co? Tak, właśnie, bo oczywiście, jak spojrzymy na wykres NC Index, no to, on to jest fat, no to fatalny, to jakieś odbicie było. Czaj, kiedy było to odbicie? No w 2020, tak? Ale to Ostatnie wszystkie. Oblicze. Tak, hosta covidowa, ale tam dużo spółek gamingowych tak wtedy mieliśmy, przypomnijmy to CD Projekt ciągnął całą, host, całą, całą branżę gamingową i wtedy jak ktoś miał na slajdach, że będzie robił nową grę, to miał szansę zadebiutować za no, na, na New Konekcie. a tak poza tym to ja mam takie wrażenie, że to jest taki wiesz rynek, który osuwa się pod własnym ciężarem i wszyscy lamentują Ola Boga, New Connect i tak dalej, ale ale to jest jeden punkt widzenia i faktycznie to bardzo Ładnego sformułowania użyłeś dziadostwo, ciśnie się na usta, ale, ale, można na to próbować spojrzeć z drugiej strony ja przynajmniej zawsze staram się spojrzeć na to z drugiej strony czy ten rynek spełnia swoją rolę. No jaka jest rola New Connect? No Taka, że no nie chcemy wpuszczać na duży parkiet spółek, które będą później sobie, tak jak tutaj wiesz, wegetować na rynku, tylko żebyś tam okrzepło, oswoiły, nabrały kapitalizacji. Pamiętasz, jaki teraz jest próg wejścia? 80 milionów złotych? 60, 60. Na, na, na główny parkiet? Tak. Na główny jest 60 przy świeżych debiutach, 48 bodajże przy przejściach z New Connectu. Okej. Okay. No to wiadomo, jak ktoś ma 5 milionów kapitalizacji, to nie powinno przechodzić. Mm -hmm. Ale jakbyśmy tak powiedzieli... Não próbuję sobie przypomnieć kilka nazw spółek, które przechodziły z, y, z New Connectu na główny rynek i zostały na tym rynku i dzisiaj to są, wiesz, duże, poważne spółki, płacą dywidendę i tam wszystko z nimi jest dobrze. No i teraz jest pytanie, czy, jak, czy takie przejścia z New Connectu na główny rynek zdarzają się umiarkowanie często. No i tak myślę, myślę i się chyba zdarzają. No to nie jest tak, że już ostatni raz to w 2010, wiesz, od tamtej pory nikt nie słyszał o żadnym debiucie. Absolutnie nie. No, będę wymieniał spod dużego palca. Uzupełnisz mnie najwyżej. No, no nie wiem, Bluber, Jotter Holding, Bioceltics, IMS kiedyś, Brand24, o którym mówiliśmy poprzednim razem, prawda? No, Potrafisz, wiesz, to jest trochę tych takich nazw, spółek, które przeszły i wszystko z nimi jest dobrze, prawda? Dzisiaj. Tak, tak, nie wiem, czy, mhm. czy, czy tak jeszcze jeszcze uzupełniając, nie wiem, czy ile Bit nie były notowane na początku na New o, ten co Przeglądałem się... jakąś starą bazę spółek, chyba tam też był przez jakiś czas. No i Unimod, nie wiem, czy nie był przez jakiś czas. Nie jestem pewien. Gdzieś mi się o, po prostu pokazał w bazie Connectowej Nie chcę stawiać, stawiać tezy, więc oczywiście tak, prawda? Dlatego też. Będzie um... Unimod w miliardach wyceniany już, prawda? Tak. tak, tak. Także także tutaj myślę, że nawet nawet nie sama zasada Pareto, ale jeszcze gdzieś tam to rozchylenie się, takie nożyc na 1090 czy nawet 5.95, że wiesz, mhm. pięć spółek to się okaże, że to są duże biznesy, które faktycznie później mają miliardy kapitalizacji. I gdybyśmy do NC indeksu ważonego kapitalizacją dorzucili te spółki, które wyszły z New Connectu. I no, zrobimy, no, no, dorzućmy takiego 11 bita do nc-indeksu, nie? To to jest zupełnie inna rozmowa. Oczywiście dokładnie... on by wtedy ważył dużo, ale. Dokładnie o takim indeksie też myślałem. To jest pomysł na indeks. Dokładnie Chciałem zaproponować podczas dzisiejszego nagrania, do kogo to trzeba się zwrócić? Do giełdy, tam GPW Benchmark o opracowanie tego indeksu. Potrzebujemy NC Index Plus, tak nawet nazwa mi się, o proszę bardzo, NC Index Plus, który będzie pokazywał, będzie ten sam wykresik, ale żeby spółki, które opuszczają New żeby go nie, żeby indeksu nie opuszczały. Żebyśmy widzieli, że jak my inwestujemy w tym New Connectie, to po kolei ten 11 bit Unimod, Blue, Blue tak, BioCeltics Bran, 24 to... i tak dalej żeby to wszystko w tym indeksie zostawało, żebyśmy widzieli, czy spółka tam zostaje i ma, wiesz, jakąś tam miliardową wycenę i jaką się dzisiaj zachowuje i wtedy od razu trzeba by było do, do dostawcy ETF-ów iść po, po ETF-a tak, to byłby taki z kolei ETF na ESWIG 80 minus to byłby taki tak, tak, tak patrzę co teraz, czy, czy można to, wiesz posortować jakoś po wiesz, wyświetliłem skład Mm -hmm. o jest, kapitalizacja, spróbuję patrzeć A. jakie są dzisiaj największe spółki na New Connectie 216 milionów złotych, no to nie jest dużo bardzo długo tutaj na pierwszym miejscu był Jotter Holding, mm -hmm. tak prawda z miliardową wyceną, ale on chyba w tym roku, na początku roku zdaje się przeszedł na rynek główny i to kapitalizacja yy, kapitalizacja NewConnectu się zmniejszyła, no przyznam się, że tak teraz patrzę no, ja bym tak, ja tu widzę kilka kilka kandydatów do przejścia bym tutaj powiedzmy sobie wskazał tak a patrz tych największych mam tu Saulę, no, niektórych to nie znam ale Noctiluca znam no farm 51 to gaming tak o legimi jest jeszcze poniżej 100 milionów wyceny no i później są już te mniejsze spółki ale niektóre kojarzę tak jest mm -hmm. to jest i mamy ile 219 sp... nie bo pytasz ile spółek notowanych teraz na new Connectcie w całości 360 a jest, patrz, w skład indeksu wchodzi 219, czyli poniżej tak. indeksu jest jeszcze trochę spółek jeszcze mniejszych. Ola Pamiętajmy o tym, że na New Connectie są spółki, na których niecodziennie dokonywane są transakcje. To jest ten sam taki, nie chcę powiedzieć dno dna, no, bo to źle, źle zabrzmi, ale koniec tabeli powiedzmy. tak I tam bywa jedna transakcja w tygodniu, bo po prostu nie ma kto z kim handlować, prawda? więc no, wtedy ciężko taki spółek indeks tworzyć. No tutaj najmniejsza spółka w indeksie ma kapitalizację 1,67 miliona złotych. Mhm. Jak się jakaś growa? Dem Games. Nie mam pojęcia, co to jest. No jej kurs nie zachęca do. Tak, jak, jak, jak byłeś w tabeli, tam było widać, była kolumna ze wskaźnikiem cena-zysk. I mm -hmm. im, niżej ta, im, im, im niższe były te kapitalizacje, tym mniej spółek posiadało wskaźnik cena-zysk, co implikuje, że no, nie ma zysku, A, no, prawda? I, w ogóle. I tutaj w ogóle. początek tabeli generalnie ma gdzieś tam ten wskaźnik cena-zysk, co można sugerować, że no, no jest zysk, tak? Ale... Mm -hmm. A Radek, ja wiem, że ty inwestujesz na tym konekcie. opowiadałeś mi kiedyś. Tak, tak, tak. Jak nie. to robisz? Jak do tego podchodzisz? No bo tam faktycznie, jak sięgniemy w odmęty New connectu. wiesz co? Trzeba być wybrednym I, i trzeba zaakceptować ten rynek taki, jakim jest. Czyli musisz się pogodzić z tym, że tam nie tak łatwo będzie kupić mhm. te akcje. A jeżeli coś złego się wydarzy i rynek będzie je sprzedawał, czyli inni inwestorzy zakładam w tym samym momencie, co, co i ty, no to może być tak, że ciężko będzie sprzedać albo nie da się sprzedać. Mm -hmm. no, ja więc ja wychodzę z założenia, że New Connect to są takie spółki, które kupuję tak, że jeżeli stracę, to stracę 50%, ale jeżeli zarobię, to zarobię razy 4. I okay. powiedzmy, że z takim zamierzeniem wchodzę yy, i nie ukrywam, że statystycznie moje próby wyglądają mniej więcej na, w tym guście pareto, czyli 4 spółki na 5 yy, to są nietrafione inwestycje. Z różnych hmm. względów, tak. No ostatnie ostatnie moje doświadczenia są takie, że poprawa wyników okazała się być krótkotrwała i spowodowana jakimiś czynnikami zewnętrznymi, czyli na przykład na skutek wojny dostępność czegoś się zmniejszyła, w związku z czym cena się zmieniła, spółka tam jakąś inną marżę wygenerowała, prawda? I teraz te efekty wygasają i spółki powracają do tych słabszych wyników, które były wcześniej, więc takie są dotychczasowe moje doświadczenia, no ale na przykład dzisiaj, jak my to nagrywamy, byłem na Nawalnym innej spółki mm -hmm. z sektora IT, również z rynku New Connect, no wiesz, fajna, zdrowa spółka, wyceniona tak dobrze cena do zysku około pięciu, a rozwija się w tempie kilkaset procent rocznie, tam po ostatnich wynikach. Nie, więc takie spółki też są, i, to, i, i, i warto jest zobaczyć, czy ta spółka w ogóle jest realnym biznesem. I to jest taki chyba najlepszy klucz dla New Connectu. Czy oni coś obiecują i że stworzą, czy faktycznie oni pokazują, że oni to od lat rozwijają i to istnieje, i ja mają, no wiadomo, mają jakieś koszty, mają jakieś przychody, że to nie są, krótko mówiąc, bajki z mchu i paproci i rakieta z bambusa, tylko, tylko właśnie jakiś realny biznes, nie? bo. To wtedy można mierzyć. Mhm. A jeszcze powiedz mi, ty z tymi obrotami, bo wiesz, że tam jest ci ciężko kupić, a jeszcze ciężej sprzedać. Jakiego rzędu to są obroty spółki, w których tam wiesz, no, no, obracasz się, patrzysz, gdzieś masz na celowniku. Tak zupełnie z ciekawości. Wiesz co? Nie filtruję tego zupełnie przez pryzmat obrotów. Mhm. To znaczy biorę na siebie ryzyko, że z tymi obrotami może być słabo. Chyba wczoraj, czy przedwczoraj publikowałem na Twitterze sytuację mhm. spółki, gdzie po tym, jak spółka pokazała, tam informacje o planowanej emisji, to się okazało, że arkusz zrobił się pusty. W tym sensie, że tam w arkuszu na kupnie od nie, było bieżąc... nie było nic. Tam było akcji za 1000 za złotych, powiedzmy, nie, od bieżącej ceny do 0 złotych. Nie masz komu sprzedać, jeśli masz więcej niż 1000 złotych, powiedzmy, prawda? Matko. Tak, tak, bo, bo tam było tak, że transakcja jedna o wartości 2000 złotych zrobiła minus 12 na kursie i to była jedyna transakcja tego dnia. No a później w arkuszu już nie było nic. Więc uh -huh. między innymi tego typu sytuacje się zdarzają. Tak, oczywiście wiadomo, że te spółki są mniejsze czy większe, ale też pamiętajmy, że kapitalizacja spółki nie gwarantuje nam płynności i obrotu w arkuszu. Jest na NewConnect spółka, która ma kapitalizację 40 milionów złotych. Z czego free float, czyli inwestorzy nazwijmy to poniżej progu, poniżej ujawnienia, to jest 1,36% kapitalizacji. Czyli tam jest jedna osoba, która przez pięć spółek i jeszcze tam trochę osobiście kontroluje 98,6% mhm. kapitału. Prawda? Więc spółka jest notowana, ma, korzysta z tego prestiżu bycia spółką giełdową. Natomiast no, tam free float to jest 500 tysięcy złotych w obrocie. Znaczy w tym no sensie, to... że akcje o wartości 500 tysięcy złotych są w posiadaniu inwestorów indywidualnych. Tak, no to, i, no to też pokazuje, że jak łatwo no, tutaj no, kurs takiej spółki może być podatny na no, no, narażony na dużą zmienność, bo umiarkowanie niedużą kwotą jak na inwestorów indywidualnych, może taką zmienność wywołać, prawda? Czy to mm. zawalić kurs? tudzież no, zrobić w drugą stronę, tak? jakieś tam poważne wzrosty, to inwestując w takie spółki fundamentalne trzeba być super tego, super tego świadomym, to, 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 to oczywiste, nie? to powiem Ci, to ciekawa strategia Twoja, nie? że próbujesz takich rzeczy robić, ale to, to niezłe hobby. Jest znaczy, wiesz, to, to jest też tak, że te spółki, przez to, że one są notowane na New i, i New wygląda jak wygląda. Bardzo często ludzie nie, nie szeroki, szerokie grono inwestorów nie jest zainteresowanych tym rynkiem. I bywa tak, że te spółki potrafią, potrafią być niedoszacowane przez rok, przez dwa lata, przez trzy lata, bo po prostu tam się nie zagląda. Nie? Bo właśnie ktoś to skreśla z powodu płynności, ktoś to skreśla z innych powodów i te spółki są bardzo, bardzo więc tak, nawet jak już kupić tę akcję, to ta kreacja wartości dla Ciebie, jeżeli spółka nie płaci dywidendę, bywa bardzo odłożona w czasie. Tak. No y, to też jest przyczyna, dlaczego właśnie fundusze się nad tym nie pochylają, mm. tak? bo one też mają, to tam czasami wie, że mają pojedynczy ticket, a strzelam sobie nie wiem, 30 milionów złotych, jak inwestuję w jakąś spółkę, no nie mm. wiem, 10 milionów złotych, że poniżej tego nie inwestują, no bo bo szkoda, szkoda zajmować się taką, taką spółką. No, to jakby ktoś zainwestował 10 milionów w spółkę, w są obroty, no tam liczone w kilkaset tysięcy, ja mówię, kilka tysięcy dziennie, no to mieli to się, oni tak liczą te, te fundusze, to się nazywa exit time. Ile by musiały wychodzić, żeby nie ruszyć kursem? No to tu jest liczone w latach, no to to siłą rzeczy. No, fundusze długo nie zaczyna takich, na takich małych spółce, ze zrozumiałych przyczyn. Co to mamy za wykres? Czekaj, mamy wykres. Średniosesyjne obroty w tysiącach złotych i wychodzi co, że od 0 do 10 tysięcy obrotów tak, dziennych na te 3 kilkadziesiąt spółek, tak, jest 293 tak. spółki mają, ma obroty poniżej 10 tysięcy złotych. Tak, tutaj tutaj na podstawie biznes radaru przefiltrowałem 20, z 20 ostatnich sesji średniosesyjne obroty, prawda? Więc to jest taka próbka. W miarę świeża, dosyć dobrze obrazująca rozkład tego, czego się mhm. można spodziewać w arkuszu, nie? że jednak okay. 80% szans jest to, że jak w ciemno strzelimy w daną spółkę, to ona ma dzienne obroty nie więcej niż 10 tysięcy złotych. Oczywiście są takie spółki, które mają 7 złotych średnio sesyjnego obrotu to 7 mm. złotych. Nie tak, siedem, bo, siedem złotych siedem złotych, tak, bo się jedna transakcja na dwa tygodnie, animator okay. po prostu żeby, żeby się wykres narysował, nie, czy tam nie wiem, po prostu tak, żeby, żeby coś się działo no, no tak to wygląda okej okay. No, i cała, okej, okay, widzę, i są cztery spółki, które mają obrót powyżej 100 tysięcy złotych. No to ta czołówka tam, okej. Okay, tak, to, to dokładnie. To, to... I to są tam powyżej 100 tysięcy, to tam raczej nie więcej niż 200, powiedzmy, tak? To nie jest tak, że tam któraś spółka ma milion obrotu, tam jest, tam patrzyłem po danych, to tam 110, 120 tysięcy, chyba może 130 z jedna Przecież. miała. Niedużo więcej niż 100 tysięcy. Mhm, dobra. I teraz tak, mamy kapitalizację, jest takie zestawienie kapitalizacji spółek, no dokładnie, jest 7 spółek mhm. powyżej 200 Milionów, a zdecydowana większość z tych 3 kilkudziesięciu, czyli 232 spółki, to jest kapitalizacja poniżej 25 milionów złotych. W całości te spółki są bardzo. Tak, No to faktycznie. Tak. I plus pamiętajmy oczywiście, mhm. że z tej kapitalizacji 25 milionów, yy, często bywa tak, że 80% ma główny właściciel. Więc ta wartość akcji w wolnym obrocie, czy powiedzmy, pośród tych inwestorów nieujawnionych w akcjonariacie. Mhm. To nie jest te 25 baniek, tylko to są 3 miliony, 5 milionów, tak? I, i wiesz, no, na, na, powiedzmy, jeżeli mamy, nie wiem, inwestora, który tam ma 90% w, ak w akcjonariacie, to te 2 miliony złotych, to jeśli dobrze liczę, to to jest 100 inwestorów z pakietami 20 tysięcy złotych, nie? Czyli, wiesz, tak. pakujesz inwestorów w dwa autobusy, i to jest cały giełdowy akcjonariat danej spółki. Tak. Bo tak to wygląda, tak? No 20 tysięcy razy razy 100, jeśli dobrze liczę, to jest te 2 miliony. 10% z 20-milionowej spółki. Mhm, dobra. I jeszcze mamy takie zestawienie: kolejne stopy zwrotu. No i to możemy wrócić teraz Do. do... Do początku wypowiedzi. Powiedzmy, jak czytać ten wykres. Tu gdzieś w okolicach połowy jest 0%. Tak, dokładnie, tak? dokładnie tak. Tam pomiędzy mm -hmm. 0,10, 0, 0, 10 jest 0%. To są te 36-miesięczne stopy zwrotu dla spółek, które mają tak długą historię. Czyli jeżeli spółka ma krótszą historię niż 36 miesięcy, no to ona się w tym zestawieniu nie znalazła. Mm. I zwracam uwagę, że powyżej 100% skala rośnie nieco 10, a co 100% stopy zwrotu. Więc tam ta prawa część, to jest ten długi ogon, tak zwany. Czy tam, da, długi ogon. Więc tam tam już te spółki są co 100%, a nie a nie ten. Więc tam chyba jest jedna spółka, która ma powyżej 1000%, 1000% no, ale jednak generalnie no, straciły no, spółki w ostatnich trzech latach, tak. Widzimy, Aha, to jest właśnie z trzech lat. No, widzimy, gdzie jest <coughs> spółek. No, ale wiesz, to tu należałoby faktycznie. Hmm. No uzupełnić o te spółki, które opuściły New Connect, tak? To też jest mhm. dosyć istotne. No nie, no widać oczywiście, że spółek, które tam potraciły kilkadziesiąt procent, tutaj tak najwięcej jest 40, 50, 50, 60, 60, 70 i strata najwięcej spółek, taka tutaj można powiedzieć modalna, tak? Najwięcej mhm. spółek straciło między 70 a 80%, 36 spółek, Tak. No tak, tak, jeszcze co proponuję, to jeszcze popatrzmy, jest jeszcze taki indeks, tak, który się nazywa, poczekaj go wyświetlmy to sobie, wróćmy, wróćmy na stuka i indeks nazywa się, czekaj, PLNC, tak? Mhm. To, jest, to jest indeks stukowy, czyli to nie jest indeks, który podawa, jest podawany przez GPW Benchmark. I indeks stukowy to jest, jak, jaka jest konstrukcja tego indeksu? Hmm. Naprawdę nie widziałem dokładnej formuły liczenia tego hmm. indeksu. Natomiast jest to indeks cenowy, gdzie każda spółka ma taką samą wagę. Czyli okay. pokazuje nam teoretycznie co robi przeciętna spółka już bez ważenia tego kapitalizacją. No to zobacz, to można by było powiedzieć, że w 2020 roku tak średnio, wiesz, tutaj te spółki powróciły do poziomów tam czekaj, powróciły do tych poziomów sprzed stworzenia New Connectu? Nie, bo to nie, nie, wykres nie, A, ma tak, znaczy nie ma tak nie długi, nie ma tak długi historii ten indeks, tak, niestety. Okej. Okay. Tam jest 2.16 chyba początek. Okej, okay. czyli jest, no dobra, czyli mieliśmy tam szczyt w tym 2020, 2021 roku. Tak, hossa covidowa, napływ kapitału, no jednak faktycznie jeżeli to są spółki, które no w dużej mierze debiutują w sektorze gier, bo pamiętamy, że to był wysyp, wysyp debiutów sektora gier, no to, to jednak trochę w domu siedzieliśmy. Kapitał napłynął też na główny rynek, bo pamiętamy, że ta hossa covidowa była też na, na głównym hmm. rynku obecna, więc no taki sprzyjający czas, natomiast niekoniecznie myślę świadczący o... Zdrowej kondycji rynku New Connect, tak, bo to tak. chyba nie o to chodzi, żeby mhm. to raz na 10 lat rynek zrobił razy dwa, a później znowu się osuwał, tylko jednak, żeby te wzrosty były w miarę stabilne. No, ale, ale mówię, no chyba taką konstrukcję mamy po prostu tego rynku. Tak. A więc, dobra, no to możemy przejść do takiej dyskusji w takim razie co z tym rynkiem? Tak. Mhm. Jaką nie wiem, to my byśmy może, nie wiem, wymyślili, że co trzymać, tak nic z tym nie robić, niech sobie spełnia swoją funkcję, czy coś jakąś robić, rewitalizację tego rynku. I zdaje się, że nowy zarząd giełdy, już przewodnictwem prezesa Bardziłowskiego, chyba coś zalecił, chyba są jakieś wnioski, tak że przyglądają się temu, przyglądają się rynkowi New Connect. Czy, co, czy orientujesz się, jakie giełda ma pomysł na to, żeby. Co zrobić z rynkiem New Connect? Hmm, powiem szczerze, że nie wiem. Myślę, że no trzeba by było diagnozować problem po problemie i próbować hmm. je rozwiązywać punktowo, bo nie, nie sądzę, żeby jedno rozwiązanie zadziałało na wszystkie problemy. Prawda? No problemem jest brak płynności. Problemem jest brak pokrycia analitycznego i myślę, że dużym problemem jest. Nie chcę powiedzieć nieuczciwość spółek, bo to będzie krzywdzące wobec spółek jako takich, natomiast jednak e, taka bananowość czasami z tego rynku wychodzi, prawda? Więc. Mm więc nie bardzo ja bym, wiem ujmijmy to dyplomatycznie, niska jakość corporate governance, tak by, tak, tak by powiedziano na jakiejś konferencji w Warszawie a inwestorzy by powiedzieli, że bananowość no to, to dokładnie tak tak, natomiast, natomiast wiesz no, jeżeli faktycznie zakładamy, że na tym rynku będą debiutowały spółki które chcą dopiero coś stworzyć i na to pozyskują kapitał, to tam ta śmiertelność na siłą rzeczy będzie duża mhm. y i odsiać Warstwę Bayeru, że tam zarząd przebajerował i inwestorzy zostali wprowadzeni w błąd, a po prostu biznes się nie udał. Myślę, że regulacyjnie jest to totalnie nie do ugryzienia. To znaczy, próba dociśnięcia KNF-em hmm. tych spółek, zabije nam ten rynek. Więc myślę, że nie. Ten... Małe, to są za małe podmioty. one nie są w stanie regulacyjnie spełniać bardzo wielu wymogów. Tak, tak, w, tak. w mojej opinii. Tak, wiesz co, ja widziałem. Zapowiedź prezesa Bardziłowskiego, że trzeba się przyjrzeć rynkowi, mm. że trzeba tam uzdrowić ten rynek, ale z tego, co kojarzę. Nie widziałem żadnych konkretnych zaleceń, że teraz zrobimy coś i coś się, i się zmieni, i teraz to będzie zupełnie inaczej. To też ja pamiętam, jak rynek powstawał w tym 2007 roku, to wówczas, nawet po nazwie, tak, prezes Sobolewski pamiętam na konferencji Wall Street, tak to argumentował, że to jest, ma być rynek nowych technologii, że wtedy się na, to te słynne porównania do tego, jak się nazywał ten rynek w Londynie na giełdzie londyńskiej? Aim, oj nie, Chyba pamiętam. Tak. Tak, 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 tak. Do, do, do Londyńskiej, Oni też mieli taki alternatywny system obrotu, że to na duży London Stock Exchange. To jeszcze nie przystoi, to jeszcze za małe. No to stworzyli, stworzyli AIMS AIM albo AIMS, jakoś tak. I, I na tej podstawie zawzorowano New Connect jako alternatywny system obrotu, że to jest rynek nieregulowany, że nie musisz mieć dużego prospektu. A memorandum inwestycyjne. Nie wiem, czy w ogóle pamiętasz, że to kiedyś było tak, że, że można było wchodzić, że były tak zwane emisje prywatne kierowane. Do maksimum stu inwestorów, mm -hmm. a potem do 150. Teraz tego w ogóle nie ma, prawda? Bo to oczywiście było przez spółki sprytnie omijane, bo to było tak, wiesz, nie, nie robisz oferty publicznej i nie kierujesz jej szeroko na rynek, a wiemy, z czym to się wiąże. Ola Boga, audytorzy, wszystko po kolei, mm -hmm. pisanie prospektu, poważna sprawa, za miliony złotych, tak? A spółka chce polskać milion. No to nie ma, nie wyda milionów złotych na doradców, prawników, żeby napisać prospekt. I robiło się memorandum informacyjne, dużo, dużo krótsze. I się pozyskiwało do no, tych inwestorów, ale właśnie był ten warunek, że między 100 a 150 no to to jest bardzo mało, bo przecież ktoś może nie odpowiedzieć, może nie chcieć. Jak to skierować w ogóle w tym do 150? To, to jest słynne takie powiedzenie, że wówczas szukasz finansowania w grupie 3 razy tak, że Friends, Family and Fools. Mhm. Mnóstwo spółek to omijało. To pamiętam, że to był nieszczelny przepis. Mnóstwo spółek, no jednak tę ofertę taką, niby. Private placement, on też tak, w te ofert prywatnych, że kierowało do więcej niż 100 inwestorów i później robili jakieś sztuczki, które pozwalały im, nie wiem, dowodzi, że tylko 100 czy tam 150 inwestorów to widziało. I wówczas pamiętam, jak był taki obwoźny roadshow, zrobili po inwestora w całym kraju. Chyba nawet Marek Zuber został wówczas twarzą giełdy, To dzisiaj pamiętam, bo się spotykaliśmy na tych, na tych roadshowach i opowiadał coś takiego, jak trzeba inwestować na New Connect. I Marek Zuber opowiadał to trochę tak, innymi słowami, trochę tak, jak ty zacząłeś dzisiejszą rozmowę, że de facto na New Connect trzeba inwestować portfelowo. Zainwestujesz portfelowo, to tam jest poważna szansa, że połowie inwestycji się nie uda, że to coś zbankrutuje. I musimy się być przyzwyczajeni, że bankructwa na New Connect będą codziennością, na co dzisiaj się obruszamy. Ola Boga, jak tam strasznej mm. niskiej jakości spółki, tam ktoś przestaje raportować, tak i w ogóle. Tak, to, to wiemy, że... Jeszcze, jak, to, co trzeba zrobić, żeby wycofać spółkę z głównego rynku? A, Jezus Maria, wezwania za miliony, dziesiątki, setki milionów złotych, wezwania, jedno, drugie, pro, progi. Inwestorzy indywidualni burzą się czasami, jak, jak jest wezwanie po tej cenie. A teraz druga, drugi kran z tej osi, co trzeba zrobić, żeby spółkę z rynku New Connect wycofać? No przestać raportować. I tam tak, po chwili giełda sama oczyści szeregi. Tak, no już nie potrzebujesz tej spółki. Tak. To, to jest to. I wówczas Marek Zuber Pena tak argumentował: Portfelowo połowa zbankrutuje, ale połowa tam będzie sobie radziła, a jedna, tam nie wiem, jedna dziesiąta to wystrzeli. I zrobi nam to, co nam chodziło czy w, w takim inwestowaniu portfelowym. Takim, że jedna dziesiąta pociągnie nam cały wynik mm -hmm. całej inwestycji. To dzisiaj to pamiętam, że tak to było reklamowane. Potem była, pamiętam, eksplozja za eksplozją, że te spółki, te pierwsze pięć spółek, ja już nie pamiętam nazw, naprawdę nie pamiętam, WDM pamiętam, niesłabne WDM był jednym z tych pierwszych pięciu spółek. One porobiły na debiucie wręcz chyba tysiące procent, albo w okolicach debiutu, grube kilkaset. I pamiętam, rozpoczęło się w 2007 roku, było szaleństwo na New Connect. Co tam się działo? Z tym, że debiutowały tam, potem wszystko się strasznie rozminęło z założeniami rynku, że miały spółki technologiczne, a sieć pizzerii, tam ale pięciu pizzerii potrafiło tam się <śm> prawda? No więc to, 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 to dzisiaj chyba też jest tak, że biorą co, co trzeba. Zdaje się, że giełda wprowadziła do spółek gamingowych po tym szaleństwie w 2020, mhm. że wszystko. ja już nie pamiętam, nie byłem w stanie absolutnie nazwać tych firm, które, które debiutują. Zdaje się, że wprowadziła obostrzenie, że musisz mieć wypuszczoną przynajmniej jedną grę, a nie obiecywać, że za pięć mhm. lat wypuścisz tak. pierwszą grę. To były takie obostrzenia. To ja taką historię rynku Rynku pamiętam. No, no chyba nie, nie wiem, czy Ludwik Sobolewski jest zadowolony dzisiaj z tego, jak wygląda nieruchomość, jego, jego dziecko po. No jeszcze nie 20 lat, Jeszcze mm -hmm. chwilę. Tak? Jeszcze, znaczy, no. Pamiętajmy też, że, że, że początek tego rynku, rok 2007, no to była ekstremalna hossa małych spółek. E, tak. Bo to tam te sgk 80, to tam. Szczyty były, prawda? Więc, więc wtedy był też taki czas. Natomiast tak przygotowując się do dzisiejszej rozmowy, przez ostatni, nie chcę powiedzieć, że przez tydzień rozmyślałem, ale przez parę dni się zastanawiałem, co można zrobić, jak można te problemy zaadresować. No mów, Ja notuję i wypuścimy to za sekundkę po nagraniu. Mam jedną, jedną radę kontrowersyjną, jedną radę mam taką receptę tak prostą, tak oczywistą, że. Że powinna rozruszać ten rynek. Mhm. Nie chwaląc się. Dobra, wypuśćcie moje na piśmie. Dawać. Rzuciłem okiem do tego, co spółka musi zrobić, żeby zadebiutować mhm. na rynku. I tam była, jeśli dobrze pamiętam, regulacja to jest regulamin rynku New Connect, tam alternatywnego systemu obrotu że musi być minimum 15% akcji w rękach minimum 25 inwestorów, z których każdy ma nie więcej niż 5% kapitału. Czyli to to jest to, to, odpowiednie rozproszenie. To jest, to jest to rozproszenie. Moim zdaniem trzeba by było podnieść wymóg rozproszenia do 30%. Na zasadzie, inwestorzy, tak, podejść troszeczkę hmm. na zasadzie, że bycie spółką giełdową jest pewnym przywilejem, ale ma się hmm. też pewne obowiązki wobec inwestorów. Tak I wobec inwestorów nie chodzi o to, żeby tam był akcjonariusz dominujący, który ma 85 i. 15 kolegów, tylko jednak, żeby ten inwestor indywidualny miał to płynność w arkuszu, więc zejść z, z rozwodnieniem do 30% w rękach akcjonariatu drobnego. W, w momencie debiutu, bo później się może no zmienić przecież. Dziś tak? to będzie ciężkie do zrobienia, prawda? No bo nie nakażemy nagle spółkom, żeby się rozwodniły pod tak. rygorem delistingu, uh -huh. prawda? Wiadomo, że są też spółki, w których no, są plany z ich zdjęcia. Pewnie inwestorzy takie, akcjonariusze takie, takie plany mają, w związku z czym no, też trudno jest im robić pod wodę, że pod, pod górkę, że my ich będziemy rozwadniali, kiedy oni chcą się skoncentrować i spółkę zdjąć, prawda? Więc uh -huh. raczej przy debiucie postawiłbym taki wymóg, że. No, musisz zostać trochę kontroli nad spółką, tak? Żeby po prostu ci inwestorzy mieli czym handlować, żeby w tym arkuszu była jakaś płynność i żeby, żeby ten free float był, tak? No bo jedną z dużych wad tego rynku jest właśnie brak płynności. Brak płynności nie tylko wynika z tej małej kapitalizacji spółek, które są notowane, ale również właśnie z tego, że no tam 90% potrafi być w rękach jednego inwestora, bo 10 tylko procent, już nie pamiętam kiedyś pewnie te, te wymogi też były inne. Że po prostu wiesz, 10% spółki oddał i, i tymi 10% wartymi, nie wiem, milion, dwa miliony złotych, nagle cały rynek ma obracać, a mówię, no często to jest stu inwestorów. 20 tysięcy, tak? Więc to jest taka rzecz regulacyjna, oczywiście, wiadomo, tam całe badania i analizy trzeba by było do tego zrobić. Natomiast dużym problemem rynku New Connect jest to, że tam się, tam się mało kto zapuszcza. Siłą rzeczy jest małe pokrycie analityczne, bo instytucje finansowe nie pokrywają małych spółek, bo tam fundusze nie wchodzą, tam instytucje nie inwestują. I z drugiej strony nie widzę szans, żeby pokrycie profesjonalne, analityczne w, tych, w New Connect się pojawiło. Bo jak, jak, się, jak się dokonuje takiej analizy? No jedzie, czy, czytamy te raporty, a później analityk jedzie do spółki, spotyka się, zadaje pytania, mailuje i generalnie po miesiącu powstaje z tego profesjonalna analiza. Ja proponuję odej podejść odwrotnie. Czyli zaufać inwestorom indywidualnym i zrobić jedną modyfikację. Zobligować spółki do cokwartalnego kola wynikowego. Otwartego. Mhm. I w tym momencie, tak jak spółki, nie wiem, pochwalmy live chat, czyli tekst. Jest tak. co kwartał, jest publicznie puszczany. Mówili, że drugiego albo trzeciego października zapowiedziany tak. taki kol. Tak, za, I, to, i to wiesz, jakby mm. cię w nocy obudzili, to wiesz, że w ciągu pierwszych kilku dni roboczych nowego kwartału będzie kol w tekście. Pewne tak. jak w banku, prawda? E, I pomyślmy teraz z, drugo, z drugiej strony, bo ja jak pamiętam, jakieś... Zobligować się w sensie nie wpisać do dobrych praktyk, bo to różnie może być. Nie, dobre praktyki wchodz, to jest, wchodz... wiesz, czy mm. ma być, ma być, ma być Karami wchodz, finansowymi. Okay. Tak, nie, ten prezes jeszcze... musiałby raz na kwartał się zebrać w sobie, gdzie ja no, ale... w ogóle jestem, co ja robię i mhm. usiąść. Ale czy... no, i... jaki i kontakt radać? inwestor indywidualny ma dzisiaj ze spółką mm. z New Connectu? Może jechać raz w roku na walne, co jak omówiliśmy przy poprzednim nagraniu, nie, na walne nie jeździmy. Po drugie, może przeczytać raport okresowy. Raport kwartalny w spółce z New Connect może liczyć 12 stron, z czego mm. 8 stron to tabelki. I tyle. I to jest cała wiedza i cała interakcja ze spółką, jaką ma inwestor indywidualny. Natomiast podczas takiego kola, co jest godzinka czasu dla zarządu, to nie jest dużo. Zrobić prezentację na 15 slajdów czy na 10 slajdów to nie jest dużo. Natomiast inwestor indywidualny będzie miał możliwość zadania pytania: A co tam się dzieje w tych zapasach? A dlaczego te przychody w tym czwartym kwartale wzrosły, mimo że, że ten? I teraz. Oddajmy to w ręce społeczności inwestorskiej. Pewnie też, tak jak ja, chodzisz po różnych forach giełdowych inwestycyjnych i, i widzimy to, jak dobrze niektóre spółki są rozpracowane przez inwestorów. Tak? Czyli wymieniamy się linkami na zasadzie: Hej, będzie kol wynikowy w tej spółce, tu macie link do rejestracji. Później. Osoba pierwsza wpisuje, wiesz, to, to, to są oczywiście najczęściej inwestorzy zainwestowani w dane spółki, prawda? Ale wiesz, pisze się relacje walnych zgromadzeń, pisze się relacje z koli inwestorskich, ze spotkań oficjalnych, nieoficjalnych, półoficjalnych z zarządem. To na zasadzie takiej inwestorskiej samopomocy publikujemy w sieci. I dzięki temu pokrycie analityczne, oczywiście nieprofesjonalne, oczywiście to nie jest doradztwo, oczywiście, wiesz, wszystkie klauzule niezbędne tutaj się zamieszczamy, nie? ale dzięki temu, jak ktoś wpisze czy poszuka informacji na temat danej spółki, to się okazuje, że wiesz, było paru gości, pogadało z zarządem, był jakiś call, i najbliższy kol za dwa tygodnie można zadać pytania, które nas nurtują po analizie raportów. Proste. Tanie, a myślę, że mogłoby ten rynek trochę rozruszać. Mm -hmm. Masz jeszcze jakiś trzeci pytanie, bo ja też tam mógłbym pytać chwilę. Nie, trzeciego, trzeciego nie mam. Trzeciego nie mam, okay. to są te dwa Dobra, takie. Rozproszenie w momencie wejścia, dwa obowiązkowe, obowiązkowe pokrycie, takie to w cudzysłowie pokrycie tak. energetyczne. Obowiązkowe kole, kwartalne, pół godziny, tak? Tak, Pół godzinki, wie, godzinka, wiesz, bo... z naszych znajomych tekstów, KPI jest za ostatnie, tam najważniejsze wskaźniki za ostatni kwartał. Plus jakby, oczywiście możliwość zadania pytań, tak, bo, bo, bo to jest bardzo ważne, że wiesz, czasami zarząd nawet nie wie, jakie inwestorzy mają pytania, jakie mają oczekiwania, ja, troszeczkę też nawet gdzieś tam dzisiaj były... Przykład sprzed dwóch godzin. Spółka opublikowała informację, że gdzieś tam się rozwija za granicą, opublikowała to na swojej stronie internetowej. Nie poszło SP, bo to nie jest tam, nie spełnia rygorów komunikacji mm. i tak dalej. Opublikowali to na stronie internetowej bez daty. Bez daty, że to jest dzisiejszy komunikat, nie I takie sformułowania, że w najbliższym czasie będzie webinar wynikowy. No i ja napisałem maila do spółki. Mówię, słuchajcie, nie, nie każdy zagląda na stronę, nie ma tego terminu webinaru. Mówię, zróbcie jakiś newsletter newsletter inwestorski, żeby ja jako inwestor, żebym wiedział, kiedy się mam spodziewać webinaru. No rozważymy, rozważymy, ale jeszcze tam wychodząc do inwestorów publikujemy te nasze komunikaty na stronie internetowej i na pewnym forum giełdowym na B, które pewnie razem znamy, jest takie słynne forum giełdowe Bankier. na B, mhm. bankiera, tak, mhm. tak, nie? Więc wiesz, spółka w ramach kontaktu z inwestorami wrzuca informacje na forum bankiera, więc no, są braki w kontakcie spółek z rynkiem, Niekoniecznie zawinione przez spółki. Tak, no bo ja wielokrotnie się z tym spotykałem, że spółka, jak widzi inwestora indywidualnego, to myśli przez kalkę typowy użytkownik forum bankiera. Nie, że my tam byśmy chcieli tylko pompę na akcjach i zarząd źle mhm. mówi, bo nie, nie sieje propagandy sukcesu. Wiesz co, to jest dosyć istotne, co powiedziałeś, bo takie załóżmy, że to puść, popuśćmy wodze fantazji, nie zmusi się do spółki do, do takich właśnie koli no, wynikowych, takich, wiesz, krótko prezentacja, mhm. tych, wiesz, 15 slajdów mm, i tam update'owanych co kwartał. Będzie bardzo ciężko, bo to tak mówisz, na forach dyskusyjnych jest część inwestorów. Ja to widzę po Twitterze, nie. Mhm. Które fajnie relacje z takich właśnie, wiesz, jak CCC ma konferencję wynikową, ładnie wkleją slajd, ja mogę tam prześledzić i wiem, co się dzieje w takiej spółce. Jest bardzo ciężko to odgrodzić od fajnej takiej informacji, ładnie wiesz, skondensowanej, że ktoś tam dyskutuje o tej spółce, od typowych, no przepraszam za sformułowanie, naganiaczy z forum bankiera. Tak? Tutaj mhm. pozdrawiam niektórych. To jest bardzo ciężko tam, więc ja czasami, no nie chciałam że rozumiem. No, ale rozumiem niektórych prezesów spółek giełdowych, którzy się szalenie usztywniają, bo jak tylko, nie, jak ich spółka no dobrze sobie radzi, no to tam wszystko w porządku jest na tych forach. Mm. Tak? No, ale nie ma takich spółek, które zawsze sobie dobrze radzą, tak? Jak z historię giełdową. Czasami się zdarzają im gorsze okresy, no i wówczas ta no, miła i sympatyczna atmosfera na forach giełdowych czasami się przy, przy, no, zmienia na no, prawie że agresję. Tak, że tamten hmm. prezes jest wiesz, odsądzany, odsądzany od, ci, od czci wiary, i to naprawdę tam plus, no, w mało eleganckich słowach. No to taki no to siłą zarządu, te zarządy przestają chcieć w ogóle tam się pojawiać na tych forach, uczestniczyć, wklejać linki do czegoś tam i tak dalej. No i, no i tak ta, ta się kończy komunikacja społeczna. Oczywiście tutaj spółki też mają swoje za uszami, bo tak jak tutaj pochwaliłeś tekst, że dawniej live chat, że. Amen w pacierzu, co kwartał będzie kol wynikowy. No i git, gra gitara. Tak? No, mm, a też wiemy, że tekst, jak wyświetlimy sobie wykres, był po 140, jest po 70 parę teraz, prawda? To hmm. też nie jest tak, że oni zawsze ich wykres to tylko na północ podąża, też mają gorsze okresy. No ale niestety są spółki takie, że jak mm, no, są lwami salonowymi, bo wszystko im dobrze idzie i wtedy pięknie pod górkę i oni miło i sympatycznie i i wtedy bardzo chętnie używam jakieś webinary, czaty. Ja jeżdżę na konferencje Wall Street i tak dalej. No a jak im troszkę gorzej idzie, to tak, no to chyba nie. Daruję sobie, bo po co, bo ci inwestorzy będą mi głupie pytania zadawali szósty raz to samo. Więc spółki giełdowe też mają swoje za uszami, prawda? Więc ja rozumiem, że jest cała masa takich spółek a ci na New Connect, skoro oni mają takie stopy zwrotu, przepraszam, wyświetlmy, wyświetlmy jeszcze. Jeszcze raz, dobrze? Tak jest. No to nic dziwnego, że spółka, która ma tam wiesz, albo takie stopy zwrotu tam na minus 70, 80, 90% ze sesyjnymi obrotami poniżej 10 tysięcy złotych i z kapitalizacją poniżej 25 milionów złotych. Jak piękne slajdy Radek, przygotowałeś, to im się nie cieszyliby się delikatnie rzecz ujmując poważaniem wśród inwestorów, tak? I mogliby zostać tam narażeni na, na publiczny lincz więc to jest tak, no ale z drugiej strony, powiem Ci tak, jak mamy Wam do wyboru takie milczenie i że tam się faktycznie niewiele dzieje, a przymuszenie ich batem troszeczkę do tego, żeby tak jakąś, jakąkolwiek komunikację robili, to ja chyba byłbym za tym, żeby ich jednak na siłę po tym głów, po rynku oprowadzać. Pierwszy <laughs> raz na kwartał niech się przejdą, niech, 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 wiesz, niech inwestorzy zobaczą, jak, jak oni jako nie wyglądają, prawda? Tak, to znaczy, wiesz, to też jest troszeczkę pokłosie tego, że mm, no jest ten wymóg, że strona, że strona firmy powinna mieć dział relacji inwestorskich, tak? Zakładka na stronie. Ja do spółki z New Connectu jednej próbowałem się przez ostatnie pięć dni dodzwonić, dzwoniąc na główny firmowy telefon i telefon IR-owy, cisza. W ogóle nikt nie odbiera telefonu w spółce. Żeby była jasność, ja na niektórych spółkach dużej giełdy też tak mam. Tak. Tak, tak, mhm. oczywiście, no ale to wiesz. Yy, więc zadajemy sobie pytanie: no spółka korzysta z tego przywileju bycia spółką publiczną yy, w, w relacjach z kontrahentami, z pracownikami, lansuje się jako pracodawca, że jest spółką giełdową. Tak? Natomiast yy, no, giełda jest nie tylko dla spółki, ale również dla inwestorów, prawda? Więc jednak ten inwestor musi mieć narzędzie czy możliwość, żeby z tą spółką się skontaktować, zadać pytanie. Oczywiście wiesz, kodeks spółek handlowych przewiduje tam formalny tryb zadania. Pytania przez akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem i w formie SP spółka odpowiada na takie pytania. No ale no nie oszukujmy się, no to są gierki dla, dla dużych graczy i yy, 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 yy wtedy by to było jakoś tam yy, sensowne, prawda? No, ja mam podejście też troszeczkę inne do New Connectu, bo tutaj pokazujemy faktycznie, jak, jak duży dramat jest w kapitalizacjach, w płynności tych spółek. Tak. Ostatnio robiłem skan rynku New Connect pod kątem technicznym, czyli wziąłem sobie wszystkie 360 wykresów, wykres po wykresie przejrzałem. Pod kątem hipotezy, że jeżeli w spółce jest dobrze i spółka jakiś biznes prowadzi, to prawdopodobnie ten wykres nie powinien pikować w dół. To wyłapałem mhm. około 40 spółek, których wykresy, no powiedzmy, że rosną, tak? czyli znowu 10% 13%, tak. I to są te spółki, i wtedy, jak, jak ja przeglądałem te spółki, to tak, to znam, bo prowadzi biznes, to znam, bo byłem nawalnym, to znam, bo, bo analizowałem, ale z różnych względów nie kupiłem, to znam, bo mam w portfelu, prawda? Więc generalnie te spółki, których wykresy rosną, się okazuje, że to są bardzo często istniejące, działające biznesy. Nie mówię, czy dobre, czy złe, czy inwestowalne z racji płynności, nie? Więc tego typu rzeczy e, też są ważne, e, no ale mówię, no, każdy tutaj jakieś tam swoje podejście do tego rynku powinien mieć. Dobra. Radek, to okej, okay. przyjmijmy to twoje dwie wymogi, teraz piszemy na piśmie, podeślemy prezesowi Bardziłowskiemu. Przypomnijmy jeszcze raz, jest zapowiedź nowego zarządu GPW. Zdaje się, że prezes Bardziłowski również na konferencji Wall Street mówił, tak. że tam rewitalizacja rynku New Connect, że, coś, że coś ma być, będziemy to pilnie obserwowali. No bo to jest fajnie, żeśmy tutaj wszystkie możliwe choroby tego rynku przedstawili. Drodzy inwestorzy, mówimy to po to, żebyście byli przede wszystkim świadomi ryzyk, Także znajdziecie coś na nią i to ma tam 5 milionów kapitalizacji i 1000 złotych obrotu dziennie albo mniej, no to trzeba być po prostu czujnym, trzeba po prostu wiedzieć, gdzie, w jakim akwarium się znajdujemy i jakie ryby tam pływają, prawda, zanim za zainwestujecie. To ja jestem ciekawy, co, co zarząd GPW z tym zrobi, tak, bo oczywiście też jestem przeciwny jakimś podniesieniem wymogów regulacyjnych, żeby coś tam, bo te spółki yeah, tego nie, yeah, takie, yeah. nie wytrzymają tego, nie? to tam i tak jest odpowiednio duży wysiłek, żeby ta spółka w ogóle przeżyła, żeby żyła, a nie mówię, jakby musieli jeszcze jakieś dokumenty polityki, regulaminy, ekstra raportowanie. Nie, nie, to, to... kontrole KNF-u. To mogą tego nie przeżyć, po prostu. Tak. Ja Pamiętam, niedawno obserwowałem Woodpecker, który przechodził na rynek główny. O, kolejna e... spółka, która przechodzi, Proszę, zapomniałem, dokładnie. Tak, tak, tak. tak, tak. Znaczy, tej spółki nie wymieniłem, bo tam ona się średnio nam wpisywała w historię, że, że, to, że to dobrze prze... się dzieje. Tak. Przechodzi i rośnie, tak, tam raczej nie rośnie. Natomiast pamiętam, że tam koszty przejścia, czyli tam doradztwa, audytów, sporządzenia niezbędnych dokumentów do przejścia na rynek główny to było tam kilkaset tysięcy złotych, i w aktualnych wynikach spółki to był kwartał na straty spisany, że w ogóle wiesz, jak te koszty przejścia obciążyły wyniki kwartału, to tam kwartał był do zakopania. Po prostu nie walnęło to w wyniki. Nie? Więc jak mamy spółki, które ważą, które mają tam, nie wiem, 10 pracowników i kapitalizację mhm. 20 milionów, no to tam nikt nie będzie tych wymogów korporacyjnych pilnował. I spełniał, no bo po prostu nie. tak? Także, także tutaj to nadmierne dociśnięcie spółek regulacjami to myślę, że nie jest dobra forma dla, dla New Connectu. Mm, no, dokładnie. Trzeba oddać władzę inwestorom. tak? Ale to, tak, to trzeba tutaj, to jest bardzo, czy my tak, już na zakończenie może stąpanie po cienkiej krze. Żebyśmy za bardzo nie lamentowali bronić, mm. panie, może, żeby nikt nie wpadł na pomysł, że trzeba ubić rynek ale tak go odpowiednio stymulować, wpuszczać takie podmioty i tam tak dbać o nie, żeby raz na jakiś czas te przejścia się zdarzały, bo to jest, ja pamiętam jeszcze dziś teraz, jak prezes Dietl podczas jakiegoś yy, wywiadu, yy, tam, taki okres, że wiesz, tu fala delistingów, dużo spółek schodzi z rynku, a mało spółek debiutuje, nie ma IPO, prawda? I on właśnie mówi tak, że dobra, 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 ale zaraz jak to jest, bo na początku nie chcecie Państwo liczyć, tam dopa, jakiś Panie redaktor mówił, IPO na rynku New Connect, a potem jest kolejny argument, że przejścia z New Connect na rynek główny to też się nie liczą do IPO, no to gdzieś mm -hmm. jednak się liczą, bo jednak raz na jakiś czas jakaś spółka przechodzi z rynku New Connect na rynek główny. To ja powiem tak, dopóki taki efekt się dzieje, że raz na jakiś czas spółka z New Connectu przechodzi na rynek główny, to on tutaj przymknął oczy na wszystkie wady tego rynku i powiedział, że dobra, że to on spełnia swoje wymogi, bo jakaś spółka tam dojrzała, Okrzepła, już nie jest warta tych pojedynczych kilku milionów, tylko te, tam ile? Powiedzieć 48 zaraz wymóg do przejścia, tak. tak? Dobra, 50 za okrągleniu i przechodzi na rynek, przechodzi, przechodzi na rynek główny i potrafimy wymienić te kilka. Fajnych przykładów, że kiedyś to była malutka spółka z new a czyli to jest spółka z miliardową wyceną, no to, to, jest, to, to, jest, to jest, fajne. Naprawdę u był na New Connectcie? no nie pamiętam tego. No, nie tak. jestem musiałbym dokładnie sprawdzić. Ja po prostu gdzieś przeglądałem jakoś tam na stronie chyba nawet GPW, jakąś, jakąś listę tak. spółek new connectowych. możliwe, że bardzo, przez bardzo. A może po prostu przypadki. I napiszemy wniosek do GPW benchmark, żeby policzyli taki indeks. Wszystki spółki, które kiedykolwiek były na New Connectie, jak on dzisiaj wygląda i jak on się ma do, do NC indeksu, no bo, ten, to, bo to faktycznie wygląda słabo. No ja to wcale się nie dziwię, jak jest spółka opuszcza, wypada i wszystko w tej spółce było dobrze, już jej nie ma w tym indeksie. No to jak ten indeks ma wyglądać? Jak ten indeks ma wyglądać dobrze? Ale to, to będzie propagandowe, wiesz. Zrobimy sobie taki indeks, tak, żeby, żeby on ładnie wyglądał, ale on oczywiście sytuacji na samym New Connectie nie zmieni, prawda? Nie A jakbyś jeszcze dotarł do kapitalizacji rynku New Connect całego w tym momencie, gdzieś tam czy na stronie GPW, czy bo to by nam mhm. pozwoliło fajnie się zestawić chociażby z tym Eleven Bitem, czy z inną dużą spółką, która przeszła z New Connectu mhm. na ten, bo podejrzewam, że mamy spółki, które przeszły z New Connectu na, na rynek główny i dziś jedna taka spółka ma większą kapitalizację niż tak. cały New Connect razem wzięty. Mm -hmm. Wiesz co zaś ci powiem? Czekaj, czekaj, czekaj. Spróbujmy poklikać. New Connect, czy będzie kapitalizacja całego rynku? Mm -hmm. mm, nie wiem, czy tutaj gdzieś będzie. Czekaj, czekaj, czekaj. Statystyki miesięczne. Kapitalizacja Jest całego 11 rynku. 11 miliardów. 11 miliardów. No to to chyba z tych co przechodzili to jeszcze żadna nie ma takiej kapitalizacji. No to może. nie. Ale... Bo to patrz, dzisiaj mówiliśmy o CCC, która w, które wraca która mhm. wracała z niebytu, z niebytu do dawnej potęgi, to jest 12 miliardów. No ale wiesz, już miliardowe spółki są, tak? Jeżeli u nich był na youconnecte. No to tak, 11 miliardów. No ale no, no tak. Tak, tak, tak. Czekaj, to statystyki. Że cała, a główna giełda, czyli główny rynek GPW to jest aha, no, to ile będzie? A, to widzę strona tak działa, że błędami tutaj sypie. Czekaj. Główny rynek GPW. No. O, i powoli ta strona działa. Boże mm -hmm. dlatego takie niskie obroty są. Dobra, i teraz tutaj kliknijmy statystyki. Bilion 537 miliardów, a tam było 11 miliardów. No to jest różnica. Tak, 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 tak. To tak jest. Że no... różnica. Tak, no jest to, o co walczyć, tak? To no faktycznie jakbyśmy podjęli jakieś mhm. takie sprytne działania, boję się troszeczkę, że te działania giełdy, to wiesz jak działają duże instytucje na rynku finansowym. Będzie opiniowanie z KNF-u, KNF powie nie, no to tam nie wolno, bo to wszystko musi być profesjonalnie, tylko przez domy maklerskie, pokrycie absolutnie, nikt tam nie może słowa napisać o spółce wiesz, Boję się, że to po prostu wejdzie w 15 prezentacji, 40 spotkań i później się okaże, że nic nie można, niestety bo to ESMA, mhm. bo to to, bo to tamto, bo to MAR, bo to MIFID. A, Może się tak zdarzyć. A wystarczyłyby proste kole, nie? Proste kole dla inwestorów. Kto jest zainteresowany, wiesz, tak naprawdę tak, kto jest poważnie zainteresowany, to sobie dotrze do spółki bezpośrednio. Przyjedzie na walne, tak jak ja dzisiaj. Przyjechałem na techniczne walne, na zupełnie inny temat. Pogadaliśmy sobie pół godzinki z zarządem, dowiedziałem się tam nie wiedzy bezcennej praktycznie, tak? No ale no, jednak nie jeździmy na te walne... Mhm. A warto by było, żeby inwestor w czasach internetu po pandemii no mógł tak. tego kola raz na kwartał ze spółką mieć. Tak, zwłaszcza, że to dzisiaj też nie ma bariery technologicznej. Dzisiaj każdy może webinar tutaj to tu zrobić i to trwa 20 minut. Znaczy tak technicznie postawić, może tak, tak. tak? I zaprosić A. inwestorów, tak. No dobrze, dobrze, to, to będziemy śledzili temat, no zobaczymy, jak giełda ogłosi jakąś, wiesz, niezwykle ważną strategię dotyczącą rynku New Connect, to, to, to skomentujemy. Nie jestem tutaj specjalnym optymistą, aczkolwiek mówię, no to czasem, żeby nikomu do głowy nie przyszło, oj, oj, oj dziadostwo za New Connect, nie? Bo ja. to przecież tam się nic dobrego nie dzieje. To wtedy nie będziemy nie nie mieli żadnych debiutów to. Nie będziemy mieli wtedy żadnych debiutów na rynku głównym, tak? No bo co ostatnio debiutowało bezpośrednio na głównym? No Murapol, Allegro, może żabka. Tak. To wiesz, to za chwilę to żabka, to dopiero. No tak, wyjawni. żabka, powiedzmy, że w planach, prawda? Ale mhm. wiesz, gdyby nie przejście z New Connectu, no, tak. Nie. Ja bym ja jeszcze raz ja bardzo doceniam te przejście z New Contactu, mm -hmm. bo to znaczy, że tam jakiejś spółce jednak się udało, no dała radę, no nie tkwi tam w tym nad, tak. na tym jak New Connect, tylko ładnie ogarnęli się, ta kapitalizacja wzrosła, super, i się są notowani na dużym rynku, oczywiście, że tak. Więc dla mnie debit z New Connectu to jest bardzo poważna sprawa, to znaczy, że, że jest, jest normalny debiut. Dobrze, radę. to dziękuję Ci bardzo na dzisiaj. Nie? Także to dziękuję. słuchacze, dajcie znać, co sądzicie czasami gdzieś o rynku New Connect, bo to... Ciekawa sprawa, no, czy w ogóle tam nie inwestujecie, bo to też jest, też, też jest ciekawe. I? Czy to wy siedzicie w tym jakby, w dwóch autobusach, które tam inwestuje, czasami stanowi akcjonariat jakiejś pojedynczej spółki. Dobrze, ale przepraszam, jak jesteśmy tutaj przy głosie, tak gorąco zachęćmy do dwóch rzeczy. Po pierwsze, zachęćmy do, po pierwsze zachęćmy do przyjścia osobistego. Na Koniecznie. kolejne nasze wydarzenie. Tak, na Forfin 2024. Dawna nazwa Forum Finansów i Inwestycji. Radek będziesz tam wykładowcą. Tak, na takie, tak takie jak rok temu. Tak, y tak będą tak, słuchajcie, można powiedzieć, że prawie równo za dwa miesiące, 29-30 listopada na PGE Narodowym w Warszawie to mamy pierwszych wykładowców, tak, Mateusz Samołyk, Marcin i Tomek Jaroszek, Katarzyna Sekścińska, o, Ty, Radek, jesteś, Janek Dziekoński, Przemek Barankiewicz, Jarosław Przybył, o, Artur Wiśniewski, tak, no ja tam będę na pewno coś poprowadzę, tam mamy więcej wykładowców, tutaj w zakładce wykładowcy, co bardzo ważne, dostęp jest darmowy i to jest taki Raczej podstawy inwestowania. To nie zaawansowany trading, jak na nie wiem, o którym omawiamy na konferencji Wall Street, tylko tak raczej podstawy inwestowania, tak jak ktoś coś wie, ma trochę pieniędzy, albo przynajmniej wie, że chce. Nie wie, że chce, albo jeszcze nie wie, że chce. To Dopiero trzeba mu wytłumaczyć, że coś powinien zrobić ze swoimi pieniędzmi. Tak, żeby przyjść trochę pobyć, coś tam się nauczyć, trochę powąchać, trochę posłuchać, trochę przyjść po, po przejście, po sta stanowiskach wystawców, partnerów te, tego wydarzenia, gdzieś tam no, poznać trochę osób, no to jak najbardziej. Fajne wydarzenie takie, a, wziąć można dzieci, pójść pokazać im jak stadion wygląda. No ale mamy... też, też dodam, że kuluary na bardzo wysokim poziomie stoją. Przychodzą inwestorzy, pasjonaci i to, co wykład, to wykład, ale w kuluarach można naprawdę też solidną mm -hmm. wiedzę złapać. Tak jest, to jest pierwsza rzecz, który dzisiaj byśmy chcieli zachęcić. A druga, gorąco zachęcamy, żeby wziąć udział w ogólnopolskim badaniu inwestorów, które trwa do końca października, a na Forfinie będziemy e, wyniki tego badania, badania ogłaszać. Ja już tutaj zdradzę, że już, już mamy wypełnionych ankiet, już w tysiącach już liczymy, już cztery cyfry, a zbieramy do końca października, w zeszłym roku mieliśmy około, no ponad 4000, ponad cztery ankiet wypełnionych, tu gorąco zachęcam, tu adres jest www.siork.pl, łamane przez obi, tak, to, to taki ładny adres i tam trzeba wziąć udział w badaniu, tu przejść przez tę stronę, kliknąć wypełni ankietę i tam my na końcu tej ankiety zadajemy, ankieta jest długa, to od razu mówię, z 15 minut trzeba, trzeba poświęcić, ale bardzo fajnie się wypełnia, i tam na końcu zdajemy trzy pytania, takie dosyć proste. I osoby, które wypełnią te y, odpowiedzi na te pytania i tych fajnych odpowiedzi udzielą, no to my Wam wyślemy po książce. Tutaj mamy trzy książki do wyboru. Tak, tam wspomnienia gracza giełdowego, najważniejsza rzecz Marksa, albo kolejna książka Bogla. Tak, kolejna książka Bogla, dość. To jest fajna książka, bo tam nie ma ani jednego wzoru, ani jednego wykresu, tylko tak się przyjemnie czyta. Prawda? tego tak, teraz ja czytam tutaj tego tak, tak, no, nowego, nowego bogla, to gorąco zachęcam si.org.pl, łamane przez obi i tam można wypełniać, ob, obi? Znaczy, wypełniać ankietę, wziąć udział w badaniu, a potem przyjść pod koniec listopada na stadion i posłuchać wyników tego badania. Super, to super, wychodzi. Tam też od razu zdradzę, zadajemy pytanie, czy drogi inwestorze, czy inwestujesz na rynku New Connect? A z pamięci nie będę mówił, to, to następnym razem powiem. Dobra. Ale zdaje się, że niskie te procenty wychodzą, ile dobrze pamiętam. że Drogi inwestorze, co masz w portfelu? No i tam wiesz, akcje GPW, etf -y, etf -y zagraniczne są, a obligacje detaliczne to takie wiesz, Skarbu Państwa, różne, nie? Czy obligacje, też etf -y notowane na rynku polskim i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I są akcje Newconek, obligacje Catalyst, Są takie dwa takie dwa pojęcia, takie dwa punkciki co tam jest no i z tego co że to niestety znaczy niestety no tak jest taki urok naszego rynku niestety niezbyt dużo inwestorów posiada tak akcje z New Connectu mimo tego że tak jak powiedzieliśmy te 90 parę o procent obrotu na rynku New Connect no to robią inwestorzy indywidualni Michał Michał mam, mam hmm? pomysł na mocne, tak. mocny akcent na zakończenie Dawaj proszę o udostępnienie ekranu spółka Santech Suntech to jest spółka notowana na New NewKonekcie. A dobrze. Już, już, już. Kto z nami jest w formie wideo z pewnością to doceni. Suntek, OK. SON jest ładny. Tak, klikr, tak, 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 tak. I proszę wydłużenie wykresu tak na 10 lat. Pięknie. I zobaczmy razy ile. Tam spółka chyba wystartowała z 20 groszy rekordowo na 8 złotych dała zarobić w ciągu ilu lat powiedzmy 5 razy 40. Mhm. Historia z New Connectu. Tak a to jest przepraszam yy, widzę to jest jedna z tych nielicznych jaskółek to jest spółka z New Connectu która od trzech lat płaci dywidendę. Tak. Niedużą bo I nie dywidendowa dużą? się chyba pojawiła w tym roku. Pięknie a co, co robi ta spółka? Jak dzwonisz do swojego operatora telekomunikacyjnego, to zajmuje się tymi systemami zarządzania całą bazą komunikacji i również okay. tam Tworzy systemy informatyczne dla dużych firm telekomunikacyjnych, globalnych, tam naprawdę dla gigantów. Też realny biznes, co prawda aktualnie w korekcie, tam minus 50%, ale no razy no 40%. Jak nie nie ale akurat razy 40 dało razy dało radę na tym zadaniu. Czyli z kilkudziesięciu groszy na Okolice 8 zł. No super, a to jest oj, spółka z brodą notowana praktycznie od początku New Connected, od 2008 roku. Tak, 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 tak. Jedna z takich z... spółek, że przez lat byłaś, przez lata byłaś piochem, przez lata tam nic się za dużo nie działo jeśli chodzi o stopy zwrotu dowożone inwestorom, no po czym jak odpaliła, to odpaliła. Tak, też z ciekawości, już na samym zakończeniu, ile ona jest warta dzisiaj? 59 milionów po korekcie, czy była w szczycie warta powyżej 100 milionów? Tak. Super. No, no i takich spółek nam trzeba. No faktycznie, to teraz końcówka wygląda niewesoło, no ale taki dłuższy, bardziej długoterminowy wykres pokazuje, że takie rzeczy też można na New Connect się znaleźć, prawda? Więc to, to się oczywiście da zrobić. Dobrze, Radek, to co? To wszystko na dzisiaj, nie? To pogadaliśmy. Mm. Dziękuję Ci bardzo. To mamy taki, wiesz, New Connect w pigułce. Bardzo serdecznie dziękuję. Nazywam się Michał Masłowski. Dziękuję serdecznie, Radek Chodkowski. Warto zaglądać na New Connect. Tak. Do usłyszenia, do zobaczenia następnym Cześć. razem. Cześć.